Aktualizacja dokumentu SCP-049. Identyfikator podmiotu. SCP-049. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-049 jest przechowywany w standardowej, bezpiecznej celi przechowawczej w sektorze badawczym 02 Ośrodka 19. SCP-049 należy uspokoić przed jakimikolwiek próbami transportu. Podczas transportu SCP-049 musi być zabezpieczony uprzężą powstrzymującą dla humanoidów klasy trzeciej wraz z blokującą obrożą i przedłużonymi uchwytami i kontrolowany przez nie mniej niż dwóch uzbrojonych strażników. Mimo iż SCP-049 na ogół jest kooperatywny z większością personelu Fundacji, na napady agresji lub nagłe zmiany w zachowaniu należy odpowiadać adekwatną siłą. W żadnym wypadku jakikolwiek członek personelu nie może wchodzić w bezpośredni kontakt ze SCP-049 podczas tego typu zrywów. W przypadku wystąpienia zrywów agresji ze strony SCP-049 zastosowanie lawendy wykazało działanie uspokajające na obiekcie. Po opanowaniu SCP-049 zazwyczaj staje się ustępliwy i powróci do swojej przechowalni bez większego oporu. W celu ciągłego utrzymania SCP-049 w celi należy mu zapewnić w celu badań jedne zwłoki niedawno zmarłego zwierzęcia, zazwyczaj bydlęcia lub innego dużego ssaka, raz na 2 tygodnie. Zwłoki, które zostaną przeistoczone w instancję SCP-049-2, należy usunąć z celi i spopielić. SCP-049 nie ma dłużej dostępu do ludzkich obiektów testowych, a prośby o takowe należy odrzucać. Aktualizacja tymczasowych procedur przechowawczych. Zobacz dodatek 049-3. Zgodnie z nakazem Komitetu Zabezpieczenia 049-S19-17-1, SCP-049 nie posiada więcej pozwolenia na wchodzenie w bezpośrednią interakcję z jakimkolwiek członkiem personelu, a także nie może już dłużej otrzymywać żadnych dodatkowych zwłok do swoich operacji. Nakaz ten funkcjonować będzie przez czas nieokreślony, dopóki konsensus odnośnie przechowania SCP-049 nie zostanie ustanowiony. Opis. SCP-049 jest humanoidalną istotą, mierzącą około 1,9 metra o aparycji średniowiecznego lekarza zarazy. Mimo iż SCP-049 wydaje się nosić grube szaty i ceramiczną maskę wskazującą na wyżej podaną profesję, wygląda na to, że ubrania z czasem po prostu wyrosły z ciała obiektu i są teraz nieodróżnialne od reszty tego, co jest pod nimi. Szaty i rękawice są identyczne z cienkim kożuchem wyrastającym na skórze, podczas gdy maska zdaje się być wytworem chitynowym pochodzącym od kości twarzy. Badania promieniami rentgena mimo to wskazują, że SCP-049 posiada humanoidalną strukturę szkieletu pod zewnętrzną warstwą. SCP-049 jest zdolny do mowy w wielu językach, lecz preferuje angielski lub średniowieczny francuski. Obiekt twierdzi, że został powołany do życia w XV-wiecznej Francji i deklaruje, że jest doświadczonym podróżnikiem. Podczas gdy SCP-049 jest zazwyczaj serdeczny i współpracuje z personelem Fundacji, może się zirytować lub nawet stać się agresywny, gdy czuje, że w jego pobliżu jest to, co nazywa zarazą. Chociaż generalna natura owej zarazy jest nieznana, zdaje się ona być sprawą wielkiej wagi dla SCP-049. SCP-049 staje się wrogo nastawiony do osób, które uważa za ofiary tej zarazy, często musi być uspokajany po napotkaniu takowych. W przypadku, gdy nie jest pilnowany, SCP-049 podejmie zazwyczaj próbę zabicia takiej osoby. Obiekt jest zdolny do zatrzymania wszelkich funkcji życiowych organizmu przez bezpośredni kontakt ze skórą podmiotu. To, jak działa owy proces, pozostaje nieznane, a zwłoki ofiar SCP-049 nie dają jednoznacznego wyniku. SCP-049 wyrażał frustrację lub skruchę po tych zabójstwach, lecz twierdził, iż przyczyniły się one do wypaczenia zarazy,
Następnie zwykle będzie usiłował przeprowadzić operację na zwłokach, używając narzędzi zawartych w czarnej torbie, którą cały czas nosi ze sobą. Przestrzeń w torbie jest zauważalnie anomalnie duża. Zaobserwowano obiekt wyciągający z niej przedmioty większe od niej samej, aby później z ich pomocą działać na martwych obiektach. Chociaż operacje te nie zawsze są określane jako udane, często prowadzą do powstania instancji SCP-049-2. Instancje SCP-049-2 to ożywione zwłoki, które były operowane przez SCP-049. Instancje te zdają się nie posiadać żadnych wspomnień czy funkcji umysłowych, posiadają jedynie podstawowe umiejętności motoryczne i mechanizmy reagowania. Mimo iż instancje są generalnie nieaktywne, poruszają się niewiele i krążą bez celu, mogą stać się one agresywne w przypadku sprowokowania lub rozkazu SCP-049. Instancje SCP-049-2 posiadają ogólnie aktywne funkcje biologiczne, jednakże różnią się one znacznie od aktywnych znanych ludzkich procesów fizjologicznych. Pomimo tych zmian, SCP-049 często uważa, że pacjenci zostali wyleczeni. Dodatek 049-1. Odkrycie. SCP-049 został odkryty podczas śledztwa w sprawie serii zaginięć w mieście Montauban w południowej Francji. Podczas oblężenia lokalnego domostwa śledczy odnaleźli kilka instancji SCP-049-2, a także SCP-049. Podczas gdy lokalni przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości zajęli się agresywnymi instancjami SCP-049-2, SCP-049 zauważono podczas gdy obserwował zajście i notował w swoim dzienniku. Po zneutralizowaniu wszystkich instancji 049-2, SCP-049 dobrowolnie oddał się w ręce fundacji. Następujące przesłuchanie przeprowadził dr Raymond Hamm podczas wstępnego śledztwa. Przesłuchujący dr Raymond Hamm, ośrodek 85. Przesłuchiwany SCP-049. Rozpoczęcie logu. Alors, comment devrions-nous commencer une introduction? Is that French? Can we get a translator? King's English. No need for translation, sir. I can speak it well enough. Good. My name is Dr. Raymond Hamm, and I... Ah, a doctor. A like-minded individual, no doubt. Wherein is your speciality, sir? Cryptobiology. Why? A medical man, such as myself. Wonders abound. And here, I worried I had been abducted by common street thugs. This place, then, this is your laboratory. I had wondered, as clean as it is, and with such little trace of the pestilence here. The pestilence? What do you mean? The scourge. The great dying. Come now, you know the... what is it they call it? No matter. The pestilence, yes. It abounds outside these walls, you know. So many have succumbed, and many more will continue to, until such time as a perfect cure can be developed. Fortunately, I am very close. It is my duty in life to rid the world of it, you see. The cure, to end all cures. When you say the great dying, are you talking about the bubonic plague? I don't know what that is. Oh, I see. Right, well, the entities our agents encountered at the house, they were dead when you encountered them, yes? You reanimated them. In a manner of speaking, you see things too simply, Doctor. Expand your horizons. Life and death. Sickness and health. These are amateur terms for amateur physicians. There is only one ailment that exists in the world of men, and that is the pestilence, and nothing else. Make no mistake, they were very ill. All of them. You think you cured those people? Indeed. My cure is most effective. But the things we recovered were not human.
Yes. Well, it is not a perfect cure, but that will come with time and further experimentation. I have spent a lifetime developing my methods, Dr. Ham, and will spend a lifetime more if necessary. Now, we have wasted too much time. There is work to do. I will require a laboratory of my own, one where I can continue my research unimpeded. And assistance, of course, though I can provide those on my own. In time. Oh, I don't think our organization would be willing to... Nonsense. We are all men of science. Fetch your coat and show me to my quarters, Doctor. Our work begins now. Notatka przesłuchującego. Mimo iż SCP-049 jest zdolny do komunikacji w pełni ludzki sposób, ludzie w jego obecności doświadczają dziwnego uczucia niepokoju. Nie jest błędem stwierdzenie, że zaiste jest coś tajemniczego w tym bycie. Dodatkowo skonfiskowaliśmy tą szpiczastą laskę, którą SCP-049 ciągle wywijał. Częściowo było to spowodowane standardowymi protokołami konfiskacji dotyczącymi mienia anomalii, a częściowo SCP-049 po prostu stwarzał prawdziwe zagrożenie, machając tym jak mu się podoba. Obiekt był początkowo niezadowolony, jednakże jak już zrobiliśmy kilka ustępstw w dostarczaniu mu obiektów testowych, co przysłużyło się bardziej naszym badaniom, przystał on na decyzję. Dodatek 049-2. Log obserwacji. Podczas pobytu w ośrodku 19, SCP-049 spędził dużą ilość czasu na studiowaniu i operowaniu dostarczonych mu zwłok ssaków. SCP-049 rutynowo spędzał kilka dni przy operowaniu, po czym, niezależnie od tego, czy operowany podmiot stał się instancją SCP-049-2, spędzał kolejne kilka dokumentując odkrycia na grubym, skórzanym dzienniku noszonym w torbie. SCP-049 stara się dzielić swoimi odkryciami z personelem fundacji. Poniższe logi zawierają opisy kilku zdarzeń, podczas których SCP-049 pracował nad zwłokami ssaków. Log obserwacji 049 OL1. Podsumowanie. Podmiot SCP-049. Przedmowa. Obiekt testowy D-85123 został wprowadzony do przechowalni SCP-049. Podmiot wyraził szczerą wdzięczność wobec całego personelu przechowawczego i naukowego. Notatki obserwacyjne. SCP-049 zaczął od zadania D-85123 kilku standardowych pytań medycznych i zaczął wyjmować narzędzie ze swojej torby. Krótko po skończeniu przygotowań, SCP-049 szybko zmniejszył dystans między nimi, zabijając badanego dotykiem w gardło. Następnie SCP-049 dokonał kilku większych zmian w strukturze ciała zwłok, wtłaczając przy tym do nich płyny z jego torby poprzez ręczną pompkę i miedzianą rurkę. Rezultatem była ożywiona instancja 049-2, wymachująca i uderzająca o ściany przechowalni kilkoma dorobionymi podczas operacji kończynami, jęcząca przy tym przez podłużny otwór w okolicach mostka. W tym samym czasie SCP-049 obserwował instancję, notując w dzienniku, jednocześnie deklarując personelowi o skuteczności jego lekarstwa. Pracownicy ochrony weszli do pomieszczenia, by zwrócić SCP-049 do jego przechowalni, kiedy zostali zaatakowani przez instancję. Zespół bezpieczeństwa zneutralizował instancję 049-2, a SCP-049 wrócił do swojej przechowalni bez sprzeciwów, twierdząc, iż jest zadowolony z wyników. Log obserwacji 049 OL2. Podsumowanie. Podmiot SCP-049. Przedmowa. SCP-049 dostarczono zwłoki niedawno zmarłego kozła. SCP-049 wyraził wdzięczność. Notatki obserwacyjne. SCP-049 operował na zwłokach kozła przez następne kilka dni, co ostatecznie skutkowało stworzeniem instancji SCP-049-2. SCP-049 wyraził zadowolenie z wyniku operacji, lecz stwierdził następująco. Choroba była w początkowym stadium. Moja praktyka weterynaryjna jest szczątkowa, ale pacjent dobrze zareagował na zabieg. Log obserwacji 049 OL3. Podsumowanie.
Podmiot SCP-049. Przedmowa. SCP-049 dostarczono zwłoki niedawno zmarłego orangutana. SCP-049 wyraził wdzięczność za dostarczenie mu obiektu ze względu na podobieństwa w fizjologii człowieka i orangutana. Notatki obserwacyjne. SCP-049 spędził kilka dni na operowaniu orangutana, kilkukrotnie go reanimując. Jednakże SCP-049 wyraził niezadowolenie z wyniku, wracając do zwłok jeszcze kilka razy po pierwszej reanimacji, dokonując kolejnych zmian. Po tym, jak nie był w stanie ożywić zwłok po raz piąty, SCP-049 zwrócił je do personelu fundacji w celu spalenia, stwierdzając: "Wiele się z tego nauczyłem, choć obawiam się, że mój wcześniejszy optymizm był nie na miejscu. Nie napotkałem jeszcze takiej przeszkody na mojej drodze do stworzenia lekarstwa. Więcej tego obiektów znacznie ułatwiłoby mi dalsze badania." Log obserwacyjny 049 OL7 pełny. Podmiot SCP-049. Przedmowa. SCP-049 dostarczono zwłoki niedawno zmarłego bydła. SCP-049 wyraził lekkie niezadowolenie, lecz przyjął obiekt. SCP-049 zareagował chęcią prac na ludzkich obiektach testowych między tym przypadkiem a tym z orangutanem. Obiekt był widocznie zadowolony, kiedy nie zapewniono mu tego typu obiektów testowych. Notatki obserwacyjne. SCP-049 spędził kilka dni na operowaniu zwłok, organizując tylko przerwy na obiad, na który żądał cienkich krakersów, schlonej wieprzowiny i twardego sera. SCP-049 zaznaczył, że nie wymaga pożywienia, ale lubi je i czuje, że pomaga mu osiągnąć nastawienie do operacji. Po zabalsamowaniu zwłok zaobserwowano, jak SCP-049 wyciąga z torby wiele długich strzykawek, karta wypełniona innym, ciemnym, lepkim płynem. SCP-049 nazwał te płyny esencjami humorów i rozwinął swoje słowa w następujący sposób. Zaraza może spowodować nierównowagę systemu. W takim wypadku, zanim rozpocznie się prawdziwe leczenie, należy ustabilizować humory, by ciało badanego poprawnie przyjęło lekarstwo. SCP-049 dodał do tego oświadczenia słowa: "To jest rzecz jasna podstawowa wiedza każdego lekarza. Myślałem, że uczono was tego podczas praktyk." Następne kilka dni SCP-049 spędził w większości na dostosowywaniu narządów bydlęcia za pomocą kilku dużych metalowych przyrządów. Po 8 dniach SCP-049 wyciągnął piorunochron, który został zamieniony przez doktora Hama na pastucha elektrycznego podłączonego do przedłużacza i dźgnął nim zwłoki w kilku miejscach. Czynność ta najwyraźniej dokonała reanimacji bydła, które zostało ponownie ożywione mimo odwrócenia głowy i reorientacji kończyn. Log następującego przesłuchania. Rozpoczęcie logu. We've watched you work for several weeks now and honestly I'm not sure I understand what you're doing. Could you describe your process in detail? Oh, goodness no. The process is most intensive. As I said to your assistant, the best instruction you will find about my methods are here in my journals, as I have kept exhaustive records of my work there. I see. Well, my concern, Doctor, is that we still don't understand what you're seeking to cure, or how it manifests, or how turning these creatures into quasi-living, mindless drones helps in that effort. You do not understand the pestilence? Even after all this time? Doctor, it is an unspeakable horror, one that has shown its true face many times before, and will again. I find myself blessed with the wisdom and good senses needed to root it out and destroy it. But many, like yourself, cannot. It is a cruel judgment, I fear, to be at the mercy of a disease you cannot fully comprehend. That still doesn't answer my question. How's your cure, any kind of cure at all? It is a cure. You may laugh at my efforts if you please, but do not besmirch the good name of scientific progress that has developed this great mercy. What you short-sightedly see here is a life better than any this creature could have hoped for.
Stricken as it was with the pestilence, this creature is now clean. Unable to spread the pestilence, and free from the terror it would have experienced otherwise. This is hardly a creature at all, Doctor. It's not even... Do not jape with me, sir. You and your colleagues are like so many others, unable to look past minor setbacks to see the salvation taking place before your very eyes. Do you wait to remove rotten timbers until the hall collapses on top of you? No. You find them and you pull them out and replace them with those untouched by rot. And most of all, you do not simply mock the structure because it now looks different to you. It is strong. It is free of disease. I'm sorry. Didn't mean to agitate you. I'm just trying to understand. Yes. Well, do mind your words in the future, Doctor. I am a professional, but even professionals may feel the bite of pride in dealing with criticism of their masterpiece. I will forgive this as an act of good faith between colleagues. Is there anything else I can help you with? No, that will be all. Another test subject on the usual schedule. You know my preference of subjects with more human anatomies. Koniec logu. Notatka naukowa. SCP-049 zdaje się naprawdę chcieć pomóc innym ludziom, chociaż nie był w stanie jak dotąd pokazać, przed czym chce uchronić ludzkość. Obserwowałem go przez kolejne kilka tygodni i chociaż wyniki jego dokonań zdają się nie zmieniać, on sam twierdzi, że jest coraz bliżej lekarstwa idealnego. Możliwe, że obiekt jest bardziej świadom tego, co te wyniki oznaczają, niż chciałby, żebyśmy my byli. Dodatek 049-3. Incydent 16 kwietnia 2017 roku. Poczynając od zatrzymania SCP-049, dr Ham przeprowadził szereg wywiadów z obiektem na temat jego anomalnych właściwości i z czasem zaczął zauważać rosnące niezadowolenie obiektu z badanych i powstałych instancji SCP-049-2. Trwało to kilka miesięcy, podczas których SCP-049 nie wykazywał żadnych agresywnych zachowań. 16 kwietnia 2017 roku dr Ham wszedł do komory testowej SCP-049 na rutynowe przesłuchanie, gdy obiekt zaczął wyglądać na coraz bardziej zaniepokojonego i zaczął pytać go, czy aby dobrze się czuje. Zgodnie z protokołem, dr Ham przypomniał SCP-049, że wywiad jest niezbędny. Krótko po tym SCP-049 stał się wrogi i zaatakował doktora Hama, zabijając go. Ze względu na błąd protokołu bezpieczeństwa i z powodu, że dr Ham nie aktywował systemu awaryjnego komory, jego zwłoki zostały odkryte dopiero 3 godziny później, kiedy już był instancją SCP-049-2. W następstwie tego incydentu SCP-049 został przesłuchany przez doktora Terona Sermana. Przesłuchujący: dr Teron Serman, ośrodek 42. Przesłuchiwany: SCP-049. I need you to explain yourself. SCP-049, you are being directed to explain your actions, and I will remind you that failure to cooperate will result in further restrictions during your containment. My actions do not need to be explained. You killed Raymond Ham, and then butchered him until he... Not dead. No, not dead. He is cured. Cured? Cured of what? The pestilence, sir. I had thought you, at least, would realize what luck it is I detected it before. What pestilence? You keep going on and on about this pestilence, but you have not once been able to properly identify this disease. What could you have possibly seen in him today that you had not seen so many times before? That it would be worth his life? The pestilence presents and progresses in unforeseeable fashions, and has a queer way of creeping into the unprepared. And call it what you want, Doctor. It was a mercy I did to him. He is cured. He is a vegetable. I
I would not expect you to understand. You and your ilk have proven time and time again not to be men of science, but men of emotion. You cannot appreciate the horrors I have seen. Those many millions who have succumbed to the pestilence and been changed. Your cure cost Ray his life. No, good sir. I have saved it. You would allow this world to slip back into the despair of disease and death, ignoring that I have created a miracle. And what disease? What pestilence? He was a healthy man. He was a good doctor. I'm offering it freely to the afflicted. You are not worth this argument, sir. You are short-sighted and foolish. Dr. Ham was sick, and I cured him. I am the only one who can do this. My work must continue. There is still so much to learn, so much I've had to enough do, of this. Consider your allowances revoked. Saved, even you. Welcome to containment, 049. Might be saved. We're done here. I can save them all. I can cast down this plague once and for all. I can do this. Only me. I saved him. I saved him. Dr. Ham. I cured him. He was sick. I know he was sick. I know he was. And you are all sick, but I can save you. I can save all of you, because I am the cure. Koniec logu. Dodatek 0494. Przesłuchanie po zdarzeniu. Następujące przesłuchanie z częścią raportu z incydentu 16 kwietnia 2017 roku 049. Przesłuchanie miało miejsce 3 tygodnie po rozpoczęciu śledztwa i zostało przeprowadzone przez doktora Eliacha Itkina. Data 7 maja 2017 roku. Przesłuchujący dr Eliach Itkin. Przesłuchiwany SCP-049. Rozpoczęcie logu. SCP-049, we are conducting this interview to close out our investigation of your actions taken on April 16th that resulted in the death of a staff member. Do you have any comments to make? Only that I look forward to the day when you will allow me to resume my work. I have spent the last few weeks compiling my notes and constructing a new theory for how the pestilence was able to infect someone in such an insidious manner that I nearly couldn't detect it. Have you experienced any remorse for your actions? For the death of Dr. Ham? Ah, yes. Well, the death of a colleague is always regrettable. But in the face of the pestilence, we must be swift, Doctor, and act without hesitation. Dr. Sherman noted in his report that you seemed to be mournful during your initial interview. Mourn? Perhaps. I had not thought that. It is lamentable that a fellow doctor became infected. But the work continues. Regrettable as it was, Dr. Ham's death provided important insight. Living human subjects are the only way to proceed forward, I am decided. My cure is of little use on dead flesh, and I have gleaned all I can from your generous supply of corpses. My desires turn towards tending to those still living who suffer from the disease. I'm afraid you're going to be disappointed. Oh, Doctor. I wouldn't be so sure. Koniec logu.